tym roku jest piękna zima. Bielutko, czyściutko, super fajnie. Dobra, otwieramy te wierzeja. I witam Was na kanale Shrimp Room. Dzisiaj zajmiemy się pakowaniem krewetek. Nie wiem jak Wy, ale ja zawsze zwracam uwagę, jak kupuję coś przez internet, obojętnie co, czy to jest książka, czy to jest jakaś zabawka, czy jakieś kosmetyki, zawsze zwracam uwagę, jak to jest zapakowane. A dziś pokażę Wam, jak można w fajny sposób, w miarę tani, zapakować nasze krewetki. Wiadomo, będziemy potrzebowali karton. I to jest ta wersja, w sumie można powiedzieć, że ta tańsza januszowa. Dlaczego januszowa? No bo jedziecie na skład budowlany, bierzecie sobie styropian, a tutaj od razu mówię, że styropian styropianowi nie jest równy. Trzeba sprawdzić, jakie ma parametry styropian i najlepiej wybrać ten, który najmniej przepuszcza. Jeśli sobie weźmiemy taki oto styropian, który ma ścianki 3 cm, który przepuszcza mało ciepła, będzie idealnym rozwiązaniem. Dobra, ja sobie tu przygotowałem już wcześniej do mojego rozmiaru kartonika. Ja to wiecie, ja to mam całe worki tych już pocięte, przygotowane, więc tylko jak coś tam chcę wysłać, idę, pyk, pyk, wkładam i można powiedzieć, że karton Styrobox jest gotowy. Dobra, więc sobie wkładamy. To wszystko musi być tak docięte, żeby to wszystko nam ciasno wchodziło. Boczki. Jeszcze jeden bok. 3 cm styropianu. Wszystko równiutko docięte, żeby na ścisk wchodziło. No i teraz tutaj na dno wsypiemy troszkę chrupków. Chrupki, czyli coś takiego, żeby krewety miały mięciutko, cieplutko. No i to trzeba też uważać, co się mówi. Ja powiedziałem, że to są chrupki, ja nazywam to chrupkami. A moja córka, która jest jeszcze mała, przyszła i zaczęła to jeść. Pomyślała, że to faktycznie są chrupki. No ale nie smakowało jej, więc na szczęście wypluła wszystko. Więc wsypujemy sobie. Nie ma co żałować. Ja mam tego chyba z 500 litrów w garażu. Tutaj akurat sobie przyniosłem mały worek, żeby w domu mniej tego trzymać. No i dobra. Mamy już tutaj na dnie chrupeczki. I do tego jeszcze nam się przyda wkład grzewczy. Oto tak wygląda wkład grzewczy. Tu widzę, że niemiecki jest. I ja taki wkład grzewczy zawsze otwieram dużo wcześniej. Nie robię tak, że o, otwieram sobie. Pyk. O. I go wrzucam. I zamykam karton, bo to nam nic nie da. Ten wkład grzewczy, on musi zacząć grzać. Więc są dwie metody, można powiedzieć, że prawidłowe. Albo taki wkład otwieramy dużo wcześniej, pół godziny, 40 minut wcześniej, a zacznie on grzać. Musimy go tak nim poruszać, a zacznie grzać. I wtedy go sobie wkładamy, zamykamy kartonik i jest ok. Albo przyklejamy go do której ze ścianek i robimy z drugiej strony dziurkę, żeby zawsze był dopływ świeżego powietrza. Jeśli chodzi o woreczki, zawsze stosuję dwa. Są to zwykłe worki dla ryb. Jeden,
tutaj za chwilkę napełnimy go, wrzucimy krewetki i później ten worek wsadzamy w drugi worek i zawiązujemy tu na dwa supełki, w drugim na dwa supełki. Ja nie bawię się w żadne gumki, po prostu muszą być dwa supły mocne i wtedy mam pewność, że wszystko jest ok. Dobra, to ja łowię krewetki i dalej pakujemy. No i dobra, mamy krewetki. Ja tutaj nigdy żadnych roślin nie wrzucam, tylko zawsze wrzucam czystą, przepłukaną gąbkę i mam wtedy pewność, że krewetkom nic się nie stanie. No i zawiązujemy sobie teraz na dwa mocne supełki. Jeden supeł mocny, zaciskam. Jeszcze drugi supeł. Zaciskam. O, i wtedy mam pewność, że nic się już nie dzieje. Ale dodatkowo wsadzamy w ten drugi woreczek. Wsadzamy do wora, w razie czego jakby coś z tym pierwszym się stało, żeby coś jakby ciekł czy coś, to zawsze jest ochrona i ten drugi worek zawsze nas uratuje. Dobra, i tak samo zawiązujemy na dwa supełki. Dobra, tak mamy zapakowane kreweteczki, ale dodatkowo ja jeszcze stosuję folię aluminiową, więc jeszcze te krewetki będziemy owijać. Owijamy dobrze, szczelnie. Teraz taki kebab powstał. Jeszcze damy, nie ma co żałować. Czasami jak zamawiam krewetki, to spotykam się, że są nawet takie specjalne torebki, że się wsuwa pyk i się zawiązuje na supeł, ale myślę, że ta z rolki folia to jest to samo, nawet może trochę wygodniejsze. O, proszę bardzo. I tak prezentują się nasze zapakowane krewetki, które umieszczamy w naszym styroboksie. Wkładamy. Dodatkowo teraz obsypujemy próbkami dookoła. Żeby te krewetki nam nie latały, bo jakbyśmy w ogóle tutaj nic nie dali, wrzucili same krewety do takiego sporego kartonu, no to one by w czasie drogi, prawda, uderzały. A lepiej, żeby tego nie robiły. O, tu jeszcze trochę. No i dobra, zobaczcie, już mamy fajnie chrupkami to wypełnione. Wkład grzewczy nam się już nawet porządnie rozgrzał. Już grzeje. No i teraz go wkładam. Raz spotkałem się z sytuacją, że przyszła do mnie paczka z krewetkami. I wyobraźcie sobie, że tu były krewetki, tu był styropian, który przydziela i ten wkład grzewczy był w ogóle w oddzielnej komorze, więc to ciepło nie miało szans przebić się tak naprawdę do tych krewetek. Wkładamy go tu obok krewetek. Wsuwamy go. To tak samo wrzucamy, żeby wiadomo, że jest to
wkład grzewczy. Ja stosuję taką taśmę z informacją ostrożnie nie rzucać. Tutaj będzie akurat tej informacji nie będzie widać, bo dodatkowo ją owinę ten karton streczem, ale na streczu też będzie ta taśma. Przykrywamy styropianem górną część i zaklejamy nasz kartonik. No i dobra, tak się prezentuje i jeszcze owiniemy go streczem. I na koniec, moi drodzy, nakleimy sobie naklejki z informacją dodatkowo nie rzucać. Damy sobie tu, damy sobie tu i sobie damy tu. O, i tak się prezentuje nasza paka z krewetkami. Wersja, można powiedzieć, że dla Janusza bogatsza. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!